It's a new chance, a new day, avoiding the thought of. I never really let you go, just thought that you should know, even though you broke my. Okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sandra, a to jest moja nowa seria na tym kanale, którą już jakiś czas temu zapowiadałam. Jest to gra The Last of Us. I powiem wam tylko tyle, że grałam w tą grę już, że jakieś z kilka miesięcy temu. No i cóż, nie będę grać tutaj na poziomie łatwym, ponieważ cały ten poziom przeszłam. Będę zaczynać grę na poziomie normalnym. I może się zdarzyć tak, że po prostu będę lamić, tak? Ja jeszcze nie ogarniam na tyle pada, żeby móc normalnie grać, tak? Mam nadal problem z celowaniem, ale to jest tylko wina tego, że po prostu mam bardzo mało czasu na grę na konsoli. Okej. Dobra. Zacznijmy sobie. Nie mam pojęcia na tym zapisie. Coś, co nieco będę jeszcze pamiętać z gry, ale nie wszystko, bo mówię, ja grałam w to tylko i wyłącznie jak przychodziłam z pracy po nocce, byłam zmęczona, pograłam pół godziny i szłam spać. Okej. Dobra, no to lecimy. Posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca, to jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... Kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wziąłeś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? No i dobra. Możemy już... O co chodzi? ...grać. Powiem tylko tyle, że nie lubię i nigdy nie lubiłam gier, które mają polski dubbing. Jak po prostu słyszę polski dubbing, to
Zapomniałam mu jej jest dać. Mi niedobrze. A grę kupowałam tutaj w Irlandii. Drogi tato, no więc... A, bo to jest kartka urodzinowa, okej. Okay. I się wcielamy w Sarę. Córkę Joela. I ogólnie powiem, że na samym początku, jak zaczęłam grać w tę grę, to sobie pomyślałam, tak, jasne, kolejna gra o zombie. Pewnie znowu jakiś shit. I po pół godziny, dosłownie po pół godziny grania, tak mnie ta gra wciągnęła, że jak ją ukończyłam, to po prostu miałam ochotę na więcej. Tato? Nie ma taty. Okno otwarte. To jest taty pokój. Nie, to jest łazienka. Gazeta. Infekcja. No. Mały ten kibelek. Tatusiu? Nie ma tatusia. Tu jest taty pokój. Jesteś tu? My mają związek z przetaczającą się przez krak pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Co to jest? Że mamy tu zamieszanie do ćwiczeń. Wystraszyłam się. Okej. Okay. Tato? Powiadomienia, powiadomienia. Dobra. Tato? No przecież nie ma taty tu. Co się dzieje? Nic, to tylko infekcja. Policja? To jego telefon. No serio? Odbierz to, dziewczyna. 8 nieodebranych połączeń? Gdzie pięknie. Jesteś, do cholery? Odzwoń. Teraz będę. Tak. Tommy to brat Joela. Jakaś karteczka? Widzimy się rano, tata. Nie wiem, mnie się nie pytaj. Coś zagryzło psa. Jezus. Jakieś lęki. Gdzie byłeś? Sara! Siema. Nic ci nie jest? Nie. Ta. Przychodził tu ktoś? Nie. Nie, nie wiem dlaczego. Ktoś nie podchodź zeżar do drzwi. Psa. Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Ona mówi z zamkniętymi ustami. Coś jest z nim nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Wiosła. Mówiłem, że tak nie stanie. Skarbie, chodź tu, chodź tu. Drzwi. Ty mi ostrzegam cię! Nie rób! Idź, idź. Nie fajnie. Zabiłeś. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tu będzie mi się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Okej. Okay. Jeszcze tak wtrącę. To będzie jedyna seria na tym kanale. Znaczy, nie jedyna, bo jeszcze mam zamiar inne gry z konsoli nagrać. Ale mówię, z konsoli gry będą bez kamerki. Ja po prostu nie chcę się bawić w podłączanie, kombinowanie. Po prostu bez kamerki. Jeśli jesteś nowym widzem i nie wiesz, jak wyglądam, masz na kanale inne serie z kamerką. Także mówię, gry z konsoli będą bez kamerki. Spodziewał! Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera! Cały jesteś we krwi! To nie moja. Jedźmy z tym. Mówią, że połowa ludzi
Czym? Aha, pasażerem. Hej, skarbie. Siema. Jak się czujesz? Dobrze. Średnio. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Apokalipsa. Mówił, gdzie jechać. Oj. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71. Powiedzieli ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z bezpieczeństwa. Tommy! Wow. Hola, hola. Tu dziecko siedzi. Chryste, jak to się stało? Wow. Nie wiadomo. Nieźle? Albo i nie. Nie, oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastu. A czy Jimmy nie pracował w mieście? Lepiej jeszcze powiedzieć, że przez ugryzienie. Jesteśmy bezpieczni. Okej. Co ty wyprawiasz? Jedź! Czy one mają dziecko? Z nami też. Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się tu. Czekajcie! Sorry. Gdzieś słyszę helikopter. Sam cholerny pomysł. No tutaj. Może moglibyśmy się cofnąć. To co jest kurwa, dawaj! O! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Co to kurwa było, widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręć tutaj! O! Dziadek. Nie możemy się tu zatrzymać, to jadę przed nich do chuja. Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! Trzymajcie no się! Co? Jedź! Ja bym przejechała. Uważaj! Ups. Tatusiu? Hej! Wow. Nie fajnie. Dajesz, dajesz. Ratuj córkę. Myślałam, że ja już będę atakować. Ja jednak jestem. Nie. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Mocno. Oj. Musimy uciekać. Osłaniaj nas. Chodź, słonko. Trzymaj się mnie. Ja z którym tu się biegnie? No i tak już biegnie. Spoko. Tato. Boję się. Trupkiem. Samochód. Kurde. Ludzie się palą. Nie strasz. Nie patrz, Sara. Dobrze. Ale ja sobie popatrzę. Mogę? No. Śmiech, ludzie. Bądź zdrowy. Co ty robisz? O-o. Wiem. Czekajcie, ich jest za dużo! Tutaj. Tędy, alejko!
No tutaj, tak? Gdzie ty jesteś? Tam. Okay. Szybko! Już szybciej nie mogę. Fuck you! Kopa dostał i leży. Nie zaraz żyje. Będziemy na miejscu. Za momencik. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia. Dalej. Joel! No czekaj no. Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady. Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę. Wujku Tommy! Spotkamy się tam. Szybko! Tommy miał zęba. Miał zęba. Jeszcze kawałeczek. Goni. Goni. Tato? Tato. Potrzebujemy nie pomocy! Spokojnie. Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem Tommy? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Ale mam ciary. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... No nie. Nie. Proszę, nie. Dobrze ci tak, chamie. O nie. Oj. Sara? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. Upór. Pozwól mnie. Wiem, że boli skarbie. Smutno nic mi. Nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, Maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę. Szkoda, nie? Taki początek gry. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki. Serio, wolałabym słuchać głosu Troya Bakera, serio, bo ten dubbing nie za bardzo mi odpowiada, a też nie mam możliwości zmiany. 20 lat później. Zaraz, moment. Miły poranek? Ty też miałaś miły poranek, widzę. Drinka? Nie. Twoja szobita? Drinka. Kto kobietę bije? Ja się
pytam. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiedz mi, co to jest. Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Aha. Może dostałam parę strzałów, ale... Ale? Poradziłam oddałaś? Sobie. Ja bym oddała. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Serio, ja bym wolała zostać tutaj. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. Okej. Czekajcie, którym tu się biegało? Czy on może tutaj... Wyznaczyli nie, mnie jeszcze do pracy nie. Na zewnątrz. Weź sens. Przecież to robota dla żołnierzy. Myślałam, że to Tess mówi. A to ci z tyłu. Okej, okay, czekaj. Możesz biec, czy nie możesz biec? Nie możesz biec jeszcze. Ogólnie, jeśli chodzi o publikację materiałów z tej gry, to chciałabym dwa razy tygodniowo. I to mniej więcej takie materiały po 30 minut. Bo krótszych serii nie opłaca mi się nawet nagrywać. Pewnie i tak będą cięte. Możesz iść wolniej, a możesz iść, okej. Okay. Załatwiłam nam nowe papiery, przejdziemy bez problemu. Okej. Okay. Spokojnie. Jedź dalej. No ale czemu ty czekasz na mnie? Ja mam iść pierwszy? Jezus. Jestem, kurczę, dzisiaj coś strachliwe. Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobrze, wchodźcie. Dzięki. Zapyt. Zamykaj! No, pięknie. Pięknie. Jezus Chrystus, no. Kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu. Będę musiała znowu nauczyć się sterować tutaj. Także... Serio, nie pamiętam kompletnie nic. Opatrzone, okej? No jest, okej. Leczone za pomocą apteczki. Użycie apteczki wymaga czasu, więc upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu. Wciśnij do góry i R2. Okej. Okay. Do góry. R2. Okej. Okay. Zamknął wszystkie punkty kontrolne.
Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne. Ej, Jess, widzisz to? Tak, i ogólnie... Jak tam we wschodnim tunelu? Dzisiaj jestem wyjątkowo cicho. Też muszę mówić szeptem. Bo, jak już mówiłam, napisałam wam na Facebooku. Przeprowadziłam się i mam dwóch lokatorów. Znaczy, ja jestem lokatorem. Także oni już śpią, ja jestem po pracy, więc muszę być cicho. Nie mam pojęcia, gdzie się zasz. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Idziemy na zewnątrz i ja sobie zrobię pauzę. Nie podoba mi się. Kawa już wystygła. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Marlin? A, to ta. Dobra, kto nie grał, ja nie będę spoilerować. To tutaj. Co? Cześć, co tam słychać? Tu jest dziura. Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. Jest tu coś? Nic. Joel, pomóż mi z tym. Jo, już idę, czekaj. Uważajcie na siebie. Ale to ciemno. Jezu, ale to wali. Nie powinni to wrzucać, czego wypadnie. Niech stanie się światło. Bierzmy nasz sprzęt. Którym tu się biegnie? Czekaj, na tym. Dobrze. Sprzęt, to jest mój? Zapewne mój. Jest i broń. No to pozbierasz. Zawsze będę podłować. Przynajmniej ten początek. Bo mówię, mam problemy z celowaniem. W każdej grze mam problemy z celowaniem. Ja już idę. Gotowy? Tak jest. Nie proszę teraz podsadzić. Chodźmy. Pociągnąć. Dawaj łapę. Już? Mogę? Trzymaj tez. Już? Dobra. Dobra, to jest zupa z bobra. Uważaj. Zawsze uważam. No, chyba nie. Czekaj. Czekaj, czekaj. A, aha, tym się celuje, okej. Okay. Czy tutaj coś będzie dla mnie, czy nie za bardzo? Czekaj. Nie mogę biec. Czemu nie mogę biec? Co ty chcesz? Na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. Teraz mogę biec. Randka na łonie natury. Świeże powietrze. Zgnilizna i takie tam. Gdzie drabina? Nie ma. Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Tutaj jest. Czekaj. No tutaj jest. Jest! Super, przynieś ją. Sama nie możesz, kobieto. Wyglądasz na silną. Okej. Okay. Jest drabina. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Tędy. Ja bym chciała trochę tutaj pozwiedzać, zobaczyć, co tu jest. A no już może się coś trafi fajnego. Nie ma nic. Potrzebuję amunicji. O, jest. Części do ulepszenia broni przydadzą się. Czekaj, Tess.
O, jest. Jest. Nieśmiertelnik świetlików. Jak będę w stanie, to będę ich po prostu szukać. Tędy. Już, czekaj. Bo mam ogólnie osiągnięcie. Lepiej. Trofeum. Którym to jest luta? A ten, dobra. Mam osiągnięcie. I bym chciała je zrobić. Dobra. Zanim tam wejdziemy, ja sobie zrobię pauzę. Ładnie, pięknie. Zapiszmy sobie grę. No i mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się spodobał. Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Tak jak mówię, będę starała się dwa razy tygodniowo. Jeśli będę miała okienko albo jakaś seria się nie pojawi. Na przykład teraz mam problem z Liz. No to wtedy w to miejsce po prostu wrzucę Wam The Last of Us. Także ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się spodobał pierwszy odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!